Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z. Zdawało mi się, że wiem coś o rozśmieszaniu, dopóki nie włączyłem YouTube'a i nie zobaczyłem występu mojego gościa. Najpierw jeden to był występ, potem drugi, trzeci i jakoś tak cholera posmutniałem. A powinienem bardzo być wesoły. Nie wiem, może to zazdrość, może to podziw. Moi drodzy, ryba w wodzie zwanej stand-upem, król fal śmiechu Rafał Paczyś. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Wiesz co, bo w ogóle miałem zacząć inaczej, bo tak jakby, ale myślę sobie, że ponieważ jakby w zapowiedzi było jakieś sedno, to muszę trochę o tej zazdrości zawodowej powiedzieć, bo to jest trochę dla mnie jako gościa, który wydawało się, że wie coś naprawdę o rozśmieszaniu i trochę tych ludzi jakby rozśmieszał. I nagle widzisz kogoś, kto jakby przekracza tę skalę. Znaczy, bo mogę na przykład dyskutować co do żartów, ale nie mogę jednego odjąć, mianowicie reakcji ludzi, która jest, rozumiesz? Mhm. I czujesz zadrę, cholera. I pewnie spotykasz takich ludzi, którzy ci to mówią. Kurde, no to jest naturalne. No, zwłaszcza jeżeli, wiesz, w branży są soliści, tak? I każdy występuje sam, no to jest naturalną rzeczą, że się porównują chłopaki i mają tak, no dobra, czemu on ma 20 milionów wyświetleń, a ja mam 200 tysięcy, nie? Albo 2 tysiące. Więc to jest. I to jest chyba bardzo naturalne i też z jednej strony dobre, bo jeżeli nie byłoby takich mocnych graczy na rynku, jak powiedzmy Lotek, to ja też bym pewnie się rozleniwiał i bym robił, dobra, jestem najlepszy, bo mam najwięcej wyświetleń, ale są goście, którzy cię gonią cały czas, tak samo jak ja goniłem czy Abelarda Gizę, czy innych komików, którzy byli wtedy taką topką i grali największe wtedy sale, czyli powiedzmy Palladium w Warszawie i to było takie, Jezu, grają sami Palladium w Warszawie. A teraz się okazuje, że można zagrać dwa razy Torwar i też sam pojedynkę, więc no to jest bardzo zdrowe, jeżeli jest taka dobroć w tym jakaś. Wiesz, ja oczywiście zaraz potem sobie zacząłem tłumaczyć, wiesz, że może ja na przykład o relacjach, że może za głęboko, że nie te tematy, że abstrakcyjnie, wiesz, że może inny dobór tematów. I wiesz, ale niemniej jednak cały czas są to wytłumaczenia. No bo jeżeli przyjmiemy, że występ i stand-up ma być rozśmieszeniem ludzi, no to masz ten efekt na końcu, prawda? Tak. I nie jest w stanie tego powiedzieć, dobra, ale tam widziałem, że trzech się nie śmiało. Wiesz. No tak, no ale to wiesz, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Natomiast jak zacząłeś, ty mówisz, że rozśmieszałeś w studiu, ja pamiętam do dzisiaj kasetę VHS, którą jeszcze gdzieś mam w piwnicy, pewnie mamy cię. Urocza, kupiona gdzieś tam w markecie i uwielbiałem ten program. Było bardzo śmieszne. Ja znowu mam problem odwrotny, to znaczy ja świetnie się odnajduję na scenie, na arenie, ale znowu jak wchodzę do studia, wchodzę coraz częściej, czy do takiego studia, czy do telewizyjnego, to tam zaczynam być taki skrępowany. I z tym ale co, czujesz, że nie twoja energia? Bo też czasami mówiłeś na przykład o występach u Wiesu Kuby Wojewódzkiego i jako gość, i jako stand-uper, że to są jakieś rzeczy nieprzekładalne. Wydawałoby się, że to jest wszystko to samo, a tymczasem co cię krępuje, że trzeba do tej kamery, do tamtej, czujesz... Wiesz co, no... Zaczęliśmy robić stand-up w zatłoczonej piwnicy, gdzie ludzie są po piwku i potem te sale powiększały się i to jest taka inna temperatura, dokładnie tak jak ludzie oglądają stand-up właśnie na YouTubie i potem idą na żywo i mówią, nie no, na żywo to jest zupełnie inna bajka. I tutaj idziesz na przykład do Kuby i grasz stand-up dla ludzi, którzy są rozświetleni na przykład. Publiczność jest sztucznie rozświetlona, żeby ją było widać w kamerze. Akurat u Kuby nie jest rozświetlona, ale jak... To znaczy, myślisz, że to peszy ich wtedy? Oczywiście, tak? Jak na przykład gram takich... Którzy są niepiękni, nieprzystojni? Wiesz co, krępują się śmiać niektórych rzeczy w świetle, a jak są, wiesz, pod osłoną nocy, to jest... Ale co, czy rozumiesz, jakiś hardkorowy żart, jeżeli ich rozśmieszy, zobaczy to rodzina, to potem matka powie, jak mogłeś się śmiać z żartu dokładnie, księdzu, dokładnie. Albo w ogóle, co ty tam robiłeś, albo jeszcze inaczej, wiesz, granie na firmie, nie? I pan prezes patrzy, z czego ty się śmiejesz, tak? I masz, wiesz, takie, na pewno też byłeś i konferencjerem na firmówkach. Ale zresztą w ogóle o firmówkach to jest oddzielny dział, bo o tym porozmawiamy, bo to jest też ciekawe zjawisko. Wiesz, ja też szukam odpowiedzi na pytanie, które mi zadałeś. Niby powinienem być, wiesz, rekinem, wejść i zrobić bach, 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 skraść show i wyjść, natomiast rzeczywiście ilość tych kamer i ta widownia, która może nie do końca jest widownią, która zapłaciła za bilet i chciała tutaj być, czy może dostała SMS-a, że jest do zarobienia 80 zł i jest na widowni, jest trochę innym widzem już. Wiesz, ja jak robiłem swój program, walczyłem o to i za każdym razem rozmawiałem z moim producentem. Rink, kurde, no przywieźcie mi fanów tego programu, aha, a nie tak zwanych, jak ja to nazywałem, wynajętaki. Aha. Bo ja widzę od razu, wiesz, że oni, że widziałem ludzi, wie, matowe spojrzenia, albo trzeba dziewczynę pochyloną, patrzę, koleś mi najechał kamerą i puścił to na telebimie i się okazuje, że ona odrabia lekcję
biologia dla klas drugich licealnych. No. Naprawdę, wiesz? I nagle się okazuje, że nie, że to nie było takie proste. Wiesz, Szymon, oni muszą się spotkać pod Pałacem Kultury, PKS jedzie do Nadarzyna. No, no dokładnie. Wiesz, o co chodzi. No dobra, czyli, ale no wiesz, no teraz jesteś w takiej sytuacji, że nie musisz praktycznie, czyli na przykład nie, musisz nie, iść nie. tam. Nawet natomiast, do mnie nie musiałeś przejść, prawda? Nie, nie musiałem, natomiast chciałem, to raz, a dwa, jest w planie program na nie do telewizji, tylko na platformę, takie stricte show Tonight, które ja będę prowadził, no i muszę się z tym oswajać, tak czy inaczej. Wymyśliłem sobie program Czarna Wołga, żeby oswajać się z kamerą. No wiem, Czarnej Wołdze też właśnie... dobra, ale to, co będziesz robił, to, co mówiłeś, to dla platformy, to będzie, no dla której, już wiemy, czy nie wiadomo? Nie wiesz co, nie mogę mówić, platforma powstaje i będzie... Obywatelska za, po prostu. Tak. I tam dostaję dobre honorarium i tam będę ich rozśmieszał wszystkich. Nie, platforma powstaje, będzie gość, będzie rozmowa z gościem, będą skecze, będą monologi, będzie stand-up, więc... No tylko, że w studiu. Słuchaj, podoba mi się, że mówisz otwarcie na przykład o dobrym honorarium, wiesz? Ja na przykład jestem jeszcze z tak zwanego pokolenia. Nie wiem, może to jest, wiesz, nie wiem, 800 zł mojej mamy, emerytura, wiesz, PRL i tak dalej, że dla mnie do tej pory wstydem jest mówienie o zarabianiu, o pieniądzach. Rafał, ja mam tak, że jak kupiłem sobie nowe auto 3 lata temu, to lubię do niego iść w nocy, że ludzie nie widzą, że ja do tego auta idę, wiesz? Tak? Bo ja mam cały czas... Krępujesz się, że jest drogie? Tak, że... Da, wiesz co, ono nawet nie jest drogie, opatrz, już widzisz, zaczynam się tłumaczyć. Zaczynam się tłumaczyć. Ale jest coś takiego, że jakby... Że wstydem było trochę zarabianie, zarabiał cinkciarz w PRL-u, no i ktoś albo ktoś wpoił, się ułożył, że wiesz, zarabianie jest złe. I tak, tak. A ja jestem z pokolenia, które wydaje mi się, mówi otwarcie, że zarabia, nie okrada ludzi, nie nagabuje, wiesz, nie sprzedaje pościeli za 5 koła i garnków starszym ludziom, tylko proponuje ludziom, żeby mogą przyjść w swoim mieście na mój występ, jeżeli chcą i jest ich 10 tysięcy, to mi jest bardzo miło, nie? A to się przekłada na zarobki. No dobra, ale nie masz poczucia winy wobec tych, no teraz powiem, kupiono, którym się nie udało. No nie wiem, no rozumiesz, o co chodzi. Ale co im się nie udało? Jakby wiesz, jest mnóstwo, jak to mówią, talentów, czy zmarnowanych, czy niewykorzystanych. No, niektórzy mówią, że masz swój moment, masz swoje 5 minut. No, wiesz, jak to się przekłada na życie. Niektórzy mają swoje 5 minut rzeczywiście, niektórych 5 minut trwa 25. 10 lat, albo 15 lat trwa ich 5 minut. I umówmy się, no nie ma cudów, nie może być tak, że jesteś utalentowany i samo ci wszystko przychodzi, wiesz, doskonale z łatwością. No to jest gigantyczna praca, którą musisz wykonać, żeby ci ludzie rzeczywiście na ciebie przychodzili, mnóstwo wyrzeczeń i ciężkiej pracy, nie tylko psychicznej, też fizycznej, nie? No bo żeby 2 godziny grać. Właśnie o tym chciałem zaraz porozmawiać, właśnie o tak zwanych kosztach. Przygotowanie fizyczne, łącznie z wydłużaniem oddechu, żeby ostatnią puentę powiedzieć na jednym wydechu, to są niuanse, których widz nie wie, warsztatowe, a pracujesz nad nimi w domu, nie? Więc absolutnie... No więc ciężka praca, ale było wielokrotnie tak, wiesz, na przykład, że moja żona rozmawiała z siostrą, która mówiła sobie, mój mąż jest robotnikiem, tam przewalił 4 tony, wiesz, betonu, czy 3 wagony, moja żona, no a wiesz, Szymon też zmęczony po pracy, nie porównujmy tego. No tak. Ale no, wiesz, to tak samo jak z zarobkami, będziemy teraz porównywać, powiesz, że dużo zarabiasz gdzieś tam i potem ktoś ci da punkt odniesienia Lewandowskiego, który jesteś procentem jego zarobków, a ktoś powie, że wiesz, Lewandowski zarabia, ile zarabia, wiesz, Stevie Wonder. Nie? No, tak oj tam, dalej, tam. Wiem, tak że dalej, się tak zastanawiasz, dalej. Czy nie wejść na TikTok, bo jednak... Nie, absolutnie nie. Rafał Patrzy się z moim gościem, Siła Muzyki, Radia Z, program Nie Mam Pytań. Rafał, czy pamiętasz ostatni dzień pracy jako handlowiec? O, ciekawe pytanie. Czy ostatni dzień... Pamiętam tak ogólnie ostatni okres, kiedy już wiedziałem, że rezygnuję z etatu i będę żył z rozśmieszenia ludzi. To pamiętam ten okres, że już miałem tak, no dobra, dobijemy do tego 3. miesiąca ostatniego, bo to było właśnie w Warszawie, w korporacji warszawskiej, gdzie zatrudniłem się na próbne 3 miesiące i już w połowie wiedziałem, że ja popełnię samobójstwo. Nie? To nie jest... Ale to był jest, mordor? To nie był mordor, ale bardzo blisko, to było na Ursusie, czy w Ursusie, nie wiem jak się mówi poprawnie, korporacja, karta, odbijanie karty, wiesz, rozumiem, masz mieć 20 spotkań, masz mieć notatki z każdego, nagle jest, wiesz, gość, widzę cię na GPS-ie, że jesteś koło mnie, wsiadam do twojego auta, wiesz, nie do klienta, jakieś szaleństwo. Okej. Poranne ja się odprawy. Nie śmieję, bo to jest, kurczę, rzeczywistość. To jest rzeczywistość i ja czułem, że jestem, no tak jak wtedy czułem, że jestem nieszczęśliwym człowiekiem, to nigdy w życiu nie czułem. Po prostu czułem, no że dobra, ale patrz, ale wiesz, że masz spadochron, znaczy to nie jest spadochron, bo wiesz, że masz to rozśmieszanie i jakie to jest uczucie chodzić do roboty, kiedy już wiesz, że tego nie będziesz robił? To jest chyba najprzyjemniejsze, wiesz? Bo ja zawsze tak sobie myślę, kurde, nagle wygrywam 60, wiesz, w Totka, w Euromilionen i nagle przychodzę i ja widzę tego mojego szefa. Jak widzę, wiesz, o co chodzi. Okay. I ja wiem, że zaraz mogę powiedzieć, wiesz co?
Cześć. Tylko wiesz, co zawsze idzie z tobą nie wiadomo przez całe życie. No i tak samo jak teraz można by powiedzieć, że już jest ta pozycja jakaś tam wypracowana, to cały czas jest niewiadoma, że ja następny program zrobię taki, że ludziom on się nie spodoba i wiesz, jak brutalna potrafi być publiczność. Powiedzą, skończył się, nie idę na jego już drugi raz i nie idę do jego knajpy. Cześć, ja się kończyłem milion razy, zaczynałem się 40 razy, to jest normalne, że wiesz, że pokażę nawet występie, ktoś mi powiedzieć, że tamten był lepszy, tamten jasne, zawsze tak, się... Oczywiście. A powiedz, czy ty się sam porównujesz też, na przykład, że widzisz różnicę między swoimi występami i na przykład, nie wiem, no wiesz, że dałeś lepszy, aha, nagle masz tak, że... Wiesz co, jak obejrzałem ostatnio... No bo nie, dzisiaj kurde cienki byłem, no naprawdę tak, byłem... Jasne, oczywiście, ja jestem w ogóle bardzo krytyczny wobec swoich występów i bardzo rzadko jestem w 100% zadowolony, że schodzę i mówię, to było to. To zawsze mam, ach, tam się potknąłem, tam się przejęzyczyłem, kurde, tego zapomniałem żartu, nie? Co z tego, że masz 200 żartów, ale ten był super, no zapomniałem. I to często tak się weryfikuje, kiedy mam opublikować materiał w internecie, nie? Że przeglądam go, przed publikacją mówię, nie powiedziałem tego, nie? Albo jak się zafafluniłem, w ogóle pomyliłem kolejne słowa. Więc jasne. A powiedz mi, co, czy coś z handlu? Czego ciebie tak naprawdę nauczyło bycie handlowcem? Bo byłeś po prostu, wiesz co, przez ile? Jaki czas? 2-3 lata jakoś tak. Tak ja drogę przeszedłem całą od, wiesz, magazyniera, który układał temperówki na półce, do gościa, który był kierownikiem teamu handlowców, więc to była cała drabinka. Tak. Natomiast... Czy ty byłeś tak zwanym repem? Przepraszam, to jest rep, czyli representative, taki, który jeździ na początek, na przykład jak czekolady to ustawia na... Nie, nie, to nie było. Nie. Nie, inna w ogóle branża, inna, tak? Ja byłem bardziej w podhurcie, to znaczy ja jeździłem do hurtowni, która kupowała hurtowe ilości. Nie, że po sklepach jeździłem. Dobrze. Nie, bo ja wiesz, że spędziłem czas z takim gościem, jak robiliśmy reklamę kiedyś dla czekolad, właśnie z takim repem, który ustawia i na przykład przekłada konkurencję niżej. I co, a wyżej swoje batony. To było niewiarygodne. On jeździłem z nim tam, wiesz, cały rejon tam Krakowa czy coś. No. Ale to inne doświadczenie. Słuchaj, ale no, więc... A co wpisujesz w rubryce zawód? Nie mam okazji wpisywać nigdzie niczego. Nie? Jeszcze no nie, co miałbym, gdzie miałbym to wpisywać? No jest jakieś takie momenty, że tam coś... A, bo ty nie bierzesz kredytu pewnie, bo masz, cholera. Nie musisz, tak? Nie. Jeżeli, jeżeli gdzieś tam wpisywałem w jakichś ubezpieczeniach, to własna działalność gospodarcza. A, no to po prostu. Szeroko pojęte. Nie chciałbyś tak, wiesz, dziennikarz o szerokim przysposobieniu? Albo chciałbym, wiesz, marzy mi się o doktor habilitowany. Ale chciałbym właśnie o tym jeszcze handlowcu chwilę. Czy tak jest, że na przykład to doświadczenie jakieś, gdzieś to jest w tobie, bo czasami często są te wątki firm, ja widzę występach, wiesz, przebijanie kart, wiesz, spuszczasz też powietrze trochę z tego tematu, bo pewno sporo ludzi przychodzi z tych korporacji. No i to jest też, myślę, moja duża przewaga, że nie było tak, że po prostu zacząłem swoją przygodę ze sceną w wieku lat 16 i nie miałem możliwości pracować na etacie, bo miałem i to jest bardzo duża przewaga, ponieważ możesz się utożsamić z widzem i wiesz, co on czuje, kiedy wstaje o 6 rano, a poszedł spać o 1 w nocy i idzie do pracy, do której niekoniecznie może chce iść, a poza tym sprzedaż, odpowiadając na twoje pytanie, bardzo wiesz, kształtuje charakter, no bo jak dostajesz liścia w twarz 15 razy dziennie i cały czas liczysz, że może za tym 16 razem ktoś to kupi od ciebie w końcu, no to ci buduje psychę, tak, tak naprawdę. Sprzedaż żartu to też jest podobna historia, sprzedajesz żart z liścia, a tu nagle no dokładnie, zapraszamy. I masz, wiesz, odwagę wyjść po raz pierwszy z nowymi żartami, dobra, nie wszedł, czwarty wejdzie, no to jakby buduje głowę, nie? Ale czy to jest tak, że to trochę uczy pokory, prawda? Tak mi też się wydaje, wiesz... Sprzedaż taka, wiesz, chodzenie po ludziach, to bardzo uczy. Nie, ja pamiętam, wiesz, jak widziałem tego gościa, który roznosił te czekolady, to było po prostu okropne, bo nie, proszę pana, nie, ale to u nas nie schodzi, ale tu trzy batony, wiesz, to było naprawdę okrutne i dla pani, tu pończochy, wiesz, coś takiego. Dokładnie, no słuchaj, tak wygląda sprzedaż w Polsce, no, jakby to, co możesz zaoferować klientowi poza tym, co wszyscy mogą mu zaoferować, czyli chcesz kupić kubki, ja ci dam kubki, ale do tego dam ci kawę, którą możesz zabrać do domu. No dobra, ale czy jest w tych żartach, jesteś życzliwy dla nich? Czy jak wyśmiewasz ich rzeczywistość korporacyjną, czy oni chcą tej życzliwości dla nich, czy oni chcą pojechania po tym temacie, bo wtedy jakby uwalniają żuć trochę, wiesz? Wiesz co, takim sukcesem, jeżeli chodzi o tą tematykę, był chyba jeden z moich pierwszych filmów, które wrzuciłem na YouTube, to była Warszawska Korporacja. No, tak, i tam obśmiewałem takiego typowego gościa, który przyjechał z Żyrardowa. I był handlowcem. Te niski w świecącym garniturze. Tak, to był Czaros Żyrardowa i Warszawa to kupiła, bo zrobiła, no mam w robocie takiego gościa. I wszyscy mają w robocie takiego gościa, więc ten gość ma tu ukryte kamery, no przecież on tu jest. I to był strzał, który... Ty też miałeś takiego gościa. Oczywiście, no przecież to była historia z życia. To był Czaros, był prawdziwy i jest pewnie nadal, mam nadzieję. No dobra, ale no cholera, nie załamał się po twoim występie? Nie ja już stamtąd odszedłem, no nie? Jak to, ja już to opublikowałem, jak poszedłem. No to
Słany jesteś, spotkasz go kiedyś, wiesz. Ale ciekawe jest to, że ludzie z reguły nie mają żalu, wiesz? Ja dużo mam takich postaci w swoich stand-upach, które są rzeczywiście funkcjonują i potem mnie spotykają i mówią, dobre, to było dobre. Może oni, wiesz, potrzebują tak, żebyś przeciął ten czyrak, wiesz, o co chodzi. Wyrzucają ten świecący garnitur, wyrzucił. Rafał Paczek jest moim gościem. Za chwilę o początkach. Słuchajcie Radia Z i no, poczujcie siłę, czujesz siłę muzyki Radia Jezu, Z. Jaką ja czuję siłę. Ale słuchajcie, no tak mu rozwiało włosy. Radio Z. Słuchaj, co to były open mic'i? Open mic'i to tak zwana otwarta scena, czyli możesz wyjść na 5 minut i zrobić na tej scenie co chcesz. Najczęściej, na szczęście ludzie mówili monologi mniej lub bardziej śmieszne. Słuchaj, ale no, czy to taki trochę Hyde Park, prawda? Czyli... Trochę tak. Bardzo ciekawa zabawa, no i... Ale to były jakby twoje początki, byś się to jakby równo pracowałeś i te open mic'i rozorganizowałeś? Tak. I to rok jakiś pracowałem i organizowaliśmy, co się nazywało Stand Up Łódź i w różnych knajpach po prostu dostawaliśmy scenę za... No dobra, ale słuchaj, jak, że tak powiem, sprawdzić, czy nie ma tam na przykład, no nie wiem, no powiem szczerze, no chorego, z urojenia, człowieka niestabilnego. Bywali, oczywiście. No wiesz, bo jak wiesz, że wielu się kręci wokół tego, prawda? Bywali tacy, to i to wiesz, widzisz, że ten człowiek jest szalony, nie ma szaleństwa w oczach, mówi teksty, nikt się nie śmieje przez 5 minut, schodzi, mówi, nieźle, panowie, nieźle było, nie miałeś bomby. No dobra, ale nie baliście się na przykład jakichś takich w ogóle, wiesz, bo czasami mikrofon plus scena, możliwość nagrywania, no ściąga czasami takich, którzy mogą być nawet niebezpieczni, wiesz, no. No ryzyko, jeszcze w Łodzi. Że weź zakładniku. jeszcze w Łodzi. Bo będziesz musiał tam wrócić znowu. No, jasne, a ja biorę pełną odpowiedzialność za to, co mówię. No bo wiesz, Linda również nie może tam wrócić. Linda nie może. Ale nie próbowałeś nic zrobić w jego sprawie? Nie. Słuchaj, no powiedział i się nie pokazuje, no. I w Łodzi jest z tego zapamiętany. No, ale ja, wiesz, mam nadzieję, że robię tyle dla, nie, dla swojego tak miasta, jak że... OSTR trochę, tak? Czyli... Mam nadzieję, że w postrzeganiu ludzi, właśnie, tak, no. OSTR i ty, to mam takich dwóch... OSTR przyszedł tutaj i powiedział, że wcale nie musiał tutaj przychodzić. To jest zawsze bardzo miłe. Bardzo miło, nie? Powiedział, wiesz, szedłem, bo cię lubię... powiedział to nie patrząc ci w oczy. Nie, ja mówię, ale wiesz, to jest straszne dla nas mainstreamowców, że nie możemy być dla was atrakcją, możecie dla nas przejść po prostu z przyjemności, wiesz? Dlatego, że na przykład OSTR powiedział, stary, ja mam YouTube'a, wrzucam piosenkę, to ludzie oglądają. Po co mi tam, wiesz, telewizję, radia? To jest straszne, wiesz? Ale kiedyś... dlaczego? Fajne. Rafał, ale 15 lat temu to ty byś dzwonił do mnie, Szymon. Szymon, proszę cię, napisałem książkę. Nie, stary, do dyrektora, chcę książkę, czy mogę przyjść, a teraz to ja jestem, wiesz, nie mam czasu, pan Rafał, nie chcę z tobą rozmawiać. Pan Rafał jest niewypoczęty, miał trudny występ, nie przyjedzie, spóźni się, rozumiesz, no? To straszne, to straszna lekcja. Dla ciebie tak? Dla mnie to ma swój urok, nie? Ale wiesz, też masz dostęp do tych mediów, które nie są takie mainstreamowe i możesz mieć swój kanał, tak jak Pazura ma swój kanał. Wiesz co, tak, ale ci powiem, ja, wiesz, ja tam nawet próbowałem coś, to ja jestem, wiesz, niestety taki mało... bym powiedział techniczny. Żeby plus, to budować? Tak, budować, plus jakby, wiesz, potrzebuje też takiego wiesz, to jakby się regularności, wiesz, spięcia się. Dla mnie to raczej było taka, wiesz, po prostu zabawa. Natomiast każdy mówi, że zawsze mainstream poniesie tam zasłużoną karę, wiesz, to jest... oczywiście coś tam zrobi, ale zawsze będzie kara. Znaczy, to jest inny świat, oni chcą odkrywać swoich idoli, bardzo brutalnych. I weryfikuje, zawsze będzie dostawał tam po tyłku, wiesz? No i jest tak, jak aktor próbuje często wyjść i robić stand-up. I widzisz, jak się zderza, albo kabareciarz, który Rutek grał zawsze... Tak miał, prawda? Rafał Rutkowski, tak, i prawda? Przeszedł tę drogę. I jest stand-uperem według mnie bardzo fajnym i sprawnym. I działa, i gra, wiesz, w trudnych miejscach często, w jakichś tam miejscach, gdzie jest 200 osób, nie zawsze trzeźwie, jakie radzi sobie. Bo no inaczej... tak, no ale właśnie, dlaczego niby aktor ma wszystkie teoretycznie narzędzia do tego, ma, wiesz, wiskomikę, ma wiesz, know-how, zachowania na scenie. I dlaczego to się nie przebija często? Wiesz co, może dlatego, że właśnie ma te wszystkie narzędzia, ten warsztat, to widz jednak wyczuwa, że nie jest to do końca naturalna jego postać, to raz, dwa... no jesteś zwierzęciem scenicznym albo nie jesteś. Jeżeli, wiesz, jesteś świetnym aktorem, wiesz, nie zawsze świetny aktor będzie świetnym komikiem, a z reguły komik bywa dobrym aktorem. To jest takie niesprawiedliwe trochę, tak. Ale no tak to jest, że jak komuś coś naturalnie, wiesz, przychodzi i przebrnął przez te wszystkie puby pijanych ludzi. I doczłapał się do tego momentu, gdzie ma kamerę dla siebie i swoje studio, no to jaką drogę musiał przebyć, żeby do tego miejsca dojść? A aktor często, wiesz, w teatrze, sterylne warunki, wspaniała publiczność,
która czasami wyczuwa, że skoro jest długa pauza, to teraz jest puenta i teraz bijemy brawo, a tutaj masz, wiesz, wygłodniałych ludzi, którzy cię zeżrą, jeżeli nie będziesz... No dobra, pijana publiczność, czy to dobrze, czy źle? Źle, bo... tragicznie. No ja pamiętam, jak Muniek Staszczyk wyszedł, grają cisza i on mówi, nagle pijecie coś, wiesz, czyli tak, jakby dla niego byłoby to dobrze, rozumiesz? Wiesz co, jest muzykiem, on gra muzykę, wiesz, nawet jeżeli ktoś będzie bełkotał coś z tyłu sali, on tego nie słyszy, bo są instrumenty, jest hałas, natomiast jak ty chcesz grą słów dotrzeć do jakieś puenty i ktoś ci w połowie tej gry zrobi, a żebyście brzoskwinie. No i masz, no dobra, zniszczył wszystko, nie? Przed samą puentą ci przewrócił całe domino i nie da się. Dlatego ja absolutnie, wiesz, miałem dużo propozycji whisky, które chciało brandować całą moją trasę i tak dalej. Ja mówię, po co mi to? Po co mi wózek z whisky przed, wiesz, przed torwarem, żeby ludzie się upili i będę grał dla, wiesz, dla gościa. Czyli jest moment prawdopodobnie, w którym pijaństwo, znaczy napicie się troszeczkę może pomóc, ale przechodzi się jakąś granicę, w którym po prostu przeszkadza. No mi opowiadali chłopcy za nim rumru, jak to, wiesz, nagle musieli zerwać dwa występy, bo gość wchodził im w sketch, wiesz, no i dokładnie próbował grać z nimi, rozumiesz? No, no dokładnie. I jest po sprawie. To nie jest nic dobrego, pijany widz. Pijany widz, nic dobre. Dobra, za chwilę porozmawiamy o tak zwanym warsztacie i co buduje, bo ja tak zaprobowałem jakby też o początkach, ale z tobą się tak rozmawia, bym powiedział, że... Dynamicznie, właśnie to mi się akurat podoba. Słuchajcie Radia Z, siła muzyki, cały czas ją czujemy, przepotworną. To, co się teraz dzieje, to jest niewiarygodne. Nie mam pytań, Rafał Patrzy się z moim gościem. Posłuchaj, bo ja się chciałem spytać o tak zwane firmówki, bo to jest w ogóle oddzielny, że tak powiem, dział firmówek, czyli teoretycznie ktoś by powiedział, że wszystko super, firma cię zamawia, dobrze płacą. I dlaczego to nie jest do końca pożądanym występem i nie zawsze musi oznaczać sukces? Powiem ci na przykładzie ostatniej firmy, jaką grałem w Łodzi. Bardzo drogi hotel, jakieś ja sobie w Riderze pisałem, że gram do 200 osób, nie więcej. Rider, co to? Rider, no to taki załącznik do umowy, co musi być spełnione, żebym ja tam wystąpił. Ryba, wege... Nie, ja mam wodę mineralną w gardzie i lustro, kwiaty, ale odsłuch, okay, backupowy mikrofon i ilość osób ja sobie... I nie gram plenerów. Gram tylko zamknięte imprezy do 200 osób, bo po prostu uważam, że... więcej nie ma sensu, wiesz, firmówka dla 300 osób, nie zapanujesz nad tym, nie? To są z reguły handlowcy na przykład, więc oni są drugi dzień, wiesz, na wyjeździe. Czyli swojego zamawiają, tak? Bardzo często, bo trafiam też do nich bardzo fajnie, no bo pracowałem tak, no jak jasne, oni pracują od poniedziałku do piątku. Zresztą handlowiec pracuje cały czas, dobry handlowiec. Widzisz, jak mówią, sprany beret przez sprzedaż. Ale bardzo ładnie, nie? Motywacja od razu. Dokładnie. Ale odpowiadając na twoje pytanie, gram hotel, drogi hotel, scena jest pod ścianą, masz zostawione miejsce na parkiet, gigantyczne miejsce i dopiero zaczynają się za 20 metrów pierwsze stoły, koktajlowe, okrągłe, jest zrobiona kraina lodu z telebimów. Czyli już wiadomo, że nie, prawda? No że... i wiesz, masz widza, który siedzi gdzieś tam po drugiej stronie jeziora, a nie masz go tutaj blisko tak, siebie, tak. Żeby temperatura w ogóle występu, jakaś interakcja z nim i musisz powiedzieć żart, po którym zaśmieje się pan prezes, żeby reszta zrobiła dobra, no to może. Czekaj, czyli jakby on, jakby rozumiem, zrobi aprobatę żartu. Oczywiście, bardzo wiele razy się z tym spotkałem. Zrywa ten lak i tą pieczęć. Wiele razy zaczynałem tak występ, że mówię, panie prezesie, nawet jakieś takie ha-ha-ha sztuczne i będziemy mieli to za sobą i on robił ha-ha i moje, otworzyliśmy ten występ i wtedy ludzie się luzują, natomiast no... Wielokrotnie się zdarzało, wiesz, grasz jednak dla ludzi, dla których jesteś atrakcją wieczoru, którą ktoś zorganizował. Nie kupili sobie, wiesz, biletu, o który ciężko było, żeby był blisko sceny na przykład, nie powalczyli, tylko po prostu mają cię jakby na deser. Czy ty uważasz, że jeżeli ktoś zapłaci tam 60-70 zł, to znaczy, że chce się bawić, bo uzasadnić... I uszanuje jakby, to, co robisz dla niego. Tak. Nie upije się, bo chce zobaczyć dobrą rozrywkę. No dobra, ale sobie, miałeś jakieś takie spektakularne klęski na firmów, bo wiesz... Skoro masz tyle sukcesów, to chciałbym posłuchać o twoich klęskach, bo trochę mnie, jak już ci powiedziałem na wstępie, denerwujesz. Miałem i to tutaj w Warszawie, ulica Mazowiecka, miałem, pamiętam, 3 występy jednego dnia, to znaczy miałem wigilię firmową o 14:00, potem miałem występ w jakimś programie telewizyjnym, nie wiem, czy to nie był Kuba Wojewódzki, i potem miałem jeszcze na Mazowieckiej, w jakiejś dyskotece, jeszcze jedną firmówkę.
Wiesz, że Mazowiecka pochłonęła niejednego i to jest, tak. To jest trudne miejsce, wiesz? Tak, tak. I ja już widziałem o godzinie, w której mam grać, że to się źle skończy, bo to była 23. To na firmusy to już wszyscy nie żyją, to jakby nie ma po co tam jechać. Pojechałem tam, wchodzę w dużym skrócie do dyskoteki, gdzie są, wiesz, ludzie mają wideogogle, grają w gry, ktoś kruszy lód, ktoś tam mieli kawę. No i mówię do tego gościa, że chyba nie ma sensu, żebym ja tu występował. To chyba jest bez sensu. I on mówi, że jak nie wystąpię, to się w sądzie zobaczymy po prostu. Ja mam wystąpić i koniec. Więc dzwonię do menadżerki ówczesnej i mówię, że ten gość straszy mnie sądem. To jest jakaś tragedia. Ale nie masz, słuchaj, przepraszam bardzo, w tak zwanym rajderze na przykład, że określone warunki, kiedy możesz zerwać. One były. Zagrażające życiu, bądź też zdrowiu, ale naprawdę, bo na przykład wiesz, że Edyta Górniak nie wystąpi chyba na scenie, że jest tam 12 stopni poniżej 12. Pogardło. Rozumiesz, no jasne. Wiesz, na przykład, no... Wiesz co, już nie odpowiadam na pytanie. Wtedy to się zadziało i miało miejsce, ponieważ miałem bardzo kiepską menadżerkę, która po prostu liczyła na swoje 20%, a nie bardzo ją obchodziło, w jakich ty warunkach grasz. Więc po telefonie do niej, gdzie ona mi powiedziała, zagraj ile możesz, ja już wtedy wiedziałem, że to jest jakby ostatnia współpraca z nią. No i ja tam zagrałem 15 minut, widzę, że wiesz, połowa stoi tyłem do mnie. Mówię, dobra, dzięki, na razie. W ogóle mnie zapowiedział DJ z błędem w nazwisku, jakaś tragedia. I przyszedł ten menadżer tej knajpy z ochroniarzami. Ja miałem wspólną garderobę wtedy z zespołem i przy tym zespole mówi, niech się spakuje i wyrzućcie go tylnymi drzwiami. I wyszedł. I stało nade mną dwóch karków, ja się pakowałem. Dlaczego mieli cię wyrzucić? Przecież nic nie zrobiłeś. No, znaczy zrobiłeś... Po prostu on był niezadowolony z występu, z usługi. I powiedział, że trzeba mnie wyrzucić tylnym wyjściem i mnie wyrzucili tylnym wyjściem. No i to, wiesz, 2 tygodnie masz tak, wiesz, zryty beret, że po prostu nie rozmawiasz z ludźmi, no bo masz, jesteś artystą, który, wiesz, potrzebuje jakiejś tam akceptacji, no bo rozśmieszasz ludzi i ktoś cię po prostu wyrzuca, jak kelnera, który... No dobra, ale jak wtedy sobie na przykład zestawiasz, bo to, wiesz, jest częste chyba w ogóle w tym zawodzie, nieudany występ, gorszy dzień, ktoś się nie zaśmiał i tak dalej, no to jednak jak sobie ważysz to, co masz, prawda, inne występy, które ci dają pełną satysfakcję, to ty chyba masz raczej powód do satysfakcji, oczywiście, prawda? Jasne, tak, tylko... to jest incydent, wiesz, poprosiłeś... Wywołałeś mnie do odpowiedzi. No tak, 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 ale też, no właśnie. Jest po prostu liść w twarz i masz takie, Boże, może być aż tak źle. Gdzie miałeś, wiesz, 3 występy jednego dnia, więc jeszcze pamiętam, ten gość mi powiedział, że ja widzę, że ty się boisz wystąpić, odkąd tutaj wszedłeś. Wiesz, takie piłki robi ci menadżer knajpy, nie? Więc są ludzie i ludziska, no. Czyli teraz rozumiem, że masz tak, że jak na przykład dzwonią do ciebie, do nowego menadżera, to od razu wiadomo, co nie, prawda? Tak, tak. Czyli na przykład, uwaga, od razu może teraz powiedzmy, co nie, żeby jak ktoś ma się zadzwonić do Rafała Patrzesia... Nie gram plenerów, nie gram powyżej 200 osób, firm. I tak naprawdę tyle, jeżeli tylko jest termin. A dlaczego plener nie? Bo tak, wiesz co, tak, nie wraca, słuchaj, nie wraca, energia tak, nie wraca, żart nie wraca, nie, bo się rozlatuje. Nie ma energii, bo z reguły... Śmiech idzie w las, tak, w pola. Z reguły plener firmowy to jest jakiś piknik. To jest piknik, wiesz, dla na przykład pracowników i rodzin też, nie? No wtedy raczej można konferansjerem być, ale występ tu nie. Można, tak, ale w ogóle, wiesz, to jest z reguły dzień, granie w dzień. Komik jest jak wampir, nie robi tego w dzień, nie? I 30 stopni, żar tak, się leje z nieba, jest, ja wiem. Tak, i niech pan poprowadzi konkurs. A w konkursie do wygrania są, wiesz, felgi do Cinquecento i masz takie, no dobra, nie chcę tu być po prostu, więc już mam ten luksus, że mogę sobie pozwolić nie robić takich rzeczy. To proszę, czy wszyscy zanotowali, to teraz Siła Muzyki Radia Z, a wszyscy mam nadzieję, że zanotowali, kiedy Rafał Patrzeć? Nie. Ale twoim marzeniem ponoć jest Stadion Narodowy. Poczekaj, wiesz co, nalejemy wodę, bo... A kto tak cię okłamał? Poczekaj. A widzisz, gdzieś przeczytałem, przepraszam, że ty byś chciał, że to jest twoje, że po Atlas, no to jest tylko narodowy. Wiesz co, nie, raczej cię może pytają o to. Powiem ci tak, była już taka propozycja padła, ale obawiam się trochę, byłem na koncertach na narodowym i obawiam się o energię występu, o akustykę, ten dach jest otwarty. Ja byłem na koncercie, koncert to jest zupełnie inna bajka. No trochę plener, prawda? Bo jak otwarty, to już jest plener. A ty masz nie lubisz plenerów. Masz taką postać na scenie, na telewizjach ciut większą i gdzie jest, to musiałbyś mieć żarty stricte one-linerowe, takie petardy, które po prostu ładujesz jak kałasznikowym pół godziny. Co to jest żart one-linerowy? To jest, że... Jedna linijka, masz wczyt i puentę. Odwrotkę, po prostu jednoliniowy żart. Najprostszy, jaki może być.
Czyli dlaczego coś tam? Na przykład miałem taki żart, ale to z przekleństwem. To wypikacie. No to powiedz, wypikamy. Na roście Łodzi miałem taki żart o pani prezydent, którą serdecznie pozdrawiam i szanuję. Co pani prezydent mówi najczęściej, kiedy jeździ samochodem po Łodzi? Jebane dziury. To taki one-liner, wiesz. Szybki, sprawny i tak dalej. Ale żeby zbudować jakiś świat, zagrać pauzą na Narodowym, no byłoby bardzo ciężko, nie? No dobra, ale no cholera, no ale Atlas praktycznie to już jest kawałek Narodowego. No ale Atlas Arena. Bardzo mały kawałek. No Atlas Arena, 12 tysięcy, tam wchodzi 12 tysięcy. No dobra, no to czy tam... Spodek, który jest w ogóle genialnym miejscem do grania, bo masz trybunę, która cię otula no. I jesteś jak, wiesz, jak jakimś, jak gladiator, po prostu ci ludzie są tutaj. I jest genialna akustyka, czujesz energię, która wrzucasz żart i to do ciebie wraca, jakby byli, wiesz, wszyscy blisko ciebie. A powiedz mi, czy według ciebie fenomen stand-upu, polski fenomen stand-upu, to jest trochę zmęczenie kabaretem, stąd to wynika, czy... To jest trochę zmęczenie kabaretem i to jest, zauważ, że na kabaret mogłeś wziąć 5-letnie dziecko i bez obaw, a stand-up jest stricte rozrywką dla osób 18+. I nie było w ofercie, tak naprawdę oprócz jakichś tam spektakli, takiej rozrywki jeszcze 10 lat temu w Polsce. Czyli możesz iść z kobietą czy ze znajomymi, często ludzie przychodzą... Wiesz, że będzie ostro, tak? Będzie ostro, to jest tylko dla dorosłych i ten gość zaraz tu rozniesie tą scenę i zobaczy... To pamiętasz, że były próby przeniesienia roast do telewizji, prawda, do TVN-u i one się całkowicie nie powiodły. Czy według ciebie to jest związane z tym, że po prostu ludzie nie są gotowi, którzy siedzą przed telewizorami na coś takiego, a jak wchodzą na taki występ, jakby trochę zgadzają się na konwencję, prawda, Nie ludzie nie są gotowi, tylko producenci tych programów nie są gotowi, ponieważ oni tak widzą statystyki, zasięgi, wyświetlenie na YouTubie i mówią, zróbmy to powiedzmy w telewizji X, i przychodzisz i wchodzą ci do konferencji i mówią, nie no, tego żartu nie powiecie, to usuńcie. I wiesz, urywają jaja, mówiąc brzydko, tej sztuce i potem się dziwią, że no to się nie udało w telewizji. Dlaczego to się udało w Atlas Arenie, a tu się... Bo w Atlas Arenie, jak ja dostałem propozycję zrobienia roastu Łodzi i pani prezydent, powiedziałem im jeden warunek. Nikt nie sprawdza naszych monologów, zanim wyjdziemy na scenę. No i się nie udało, rozumiem. I się udało zajebiście. A, udało się, no. I nie mieli ingerencji w teksty. No to pani Zdanowska, tak? Tak, i piękny sukces, 12 tysięcy biletów. Ale chyba ona ma w ogóle taki dystans, jaki się poznałem i... O, dystans ma zajebisty do siebie i świetnie napisaliśmy dla niej fajne żarty, świetnie podała. Dobrze, i wygrała wieczór. No. Okej. Okay. Nie no, bo to jest, czyli, jest tak, że politycy nie doceniają tego, że gdyby dali się wkręcić w coś takiego. Ja na przykład często miałem sytuację w swoim programie, na przykład czy zapraszałem raczej nie. A ja za każdym razem mówiłem, słuchajcie, wy nawet nie wiecie, co wy możecie wygrać, jak przyjdziecie. Oczywiście. I dacie sobie pożartować, że to jest więcej warte niż wszystkie wasze tam kampanie. Wiesz, próbowaliśmy z tej strony, z tamtej strony. Rzadko kto, wiesz, był... Tak. Właśnie to... przyszedł Rokita, powiem ci szczerze. Przyszedł właśnie Rokita i pozwolił sobie na praktycznie wszystko. A wiesz, wcale nie było to przegięciem, prawda? Bo to nie był roast, tylko po prostu Stanach, jako gość. A w Stanach robią roast, wiesz, Obama, nie? To jest dwa światy zupełnie inne. No. To teraz ja sobie mam pytań od tutaj, pytania z Warszawy, z różnych placów, szczególnie z Bawiciela. Słuchaj, co masz do gościa z Koczkiem? Nic. Jest po prostu śmieszną, plastyczną postacią. Cholera, a ja mam, wiesz? Tak? Znaczy, ja naprawdę chcę mi się... Znaczy, dobrze, przegnę, no bo mam znajomych z Koczkiem, ale cholera, nie wszystkim to pasuje. No, Rafał, ustalmy. No, nie wszystkim to pasuje. Niski, z nieforemną głową nie powinien mieć Koczka. No. Nie powinien mieć. No, wygląda jak ta złośnica z dwóch wominków. Albo jakaś parodia samuraja. Wiesz, o co chodzi? No, jakby... No, moda, która... Albo Mała Mi, pamiętasz? Tak. No, Mała Mi to złośnica chyba to była, tak? Albo Mała Mi była z tego... Z Muminków. A to nie była złośnica? Już nie pamiętam, patrz. Cholera, ja miałem Muminki na pościeli, a takiej ważnej figury nie pamiętam. Wiesz, ten żart, którego dotykasz teraz, to był żart wyimprowizowany na scenie, gdzie ja, wiesz, wszedłem na scenę i miałem, dobra, ten, wiesz, widzisz. Dobra, ale ty go widzisz, on jest, tak? No więc ale to nie jest tak, wiesz, bo na przykład oglądałem twój występ i moja córka mówi, wiesz, ale on może mieć przygotowany ten grebs, tam nie musi wcale siedzieć gość z Koczkiem. Bardzo inteligentnie, natomiast tam siedział wtedy gość z Koczkiem. Akurat siedział bardzo dużo osób. Jakby mam bardzo dobre impro na początku, to mówią, dobra, ustawione, to jest ustawione, niemożliwe, żeby aż tak improwizował, to jest no miło, dla mnie komplement, jeżeli to jest tak dobre, że ludzie nie są w stanie uwierzyć w to, że to poszło z palca. No bo niektórzy twierdzą, że improwizacja musi być dobrze przygotowana.
improwizatorzy z reguły tak twierdzą. To ale to nie jest wcale improwizowane. Bo to jest moment tak jest, takiego, że czujesz, że niesie dobra energia i po prostu idziesz w to, prawda? A ja pamiętam kiedyś rozmowę z improwizatorem, jego nazwiska teraz oczywiście nie przytoczę, który mi powiedział, że no improwizujemy, ale wiesz, robimy na przykład temat, bajkę i ja czekam, aż usłyszę tą bajkę od publiczności, którą chcę. Bo wiesz, pyta, jaką bajkę mamy robić? Ja wiem. I mówi, jak nie usłyszę czerwony kapturek, to udaję, że usłyszałem. To jest strasznie trudne. Ja sobie kiedyś pojechałem taki występ właśnie do Krakowa, gdzie była taka fajna jakiś taki teatr właśnie, który improwizuje. I słuchaj, no to sobie tam w jednej z tych trzech, czterech konkurencji i jakoś się tam odnalazłem. A tak to było strasznie dla mnie ciężkie. No bo to nie jest łatwa rzecz, wszystkim, nie? Szybki procesor, poczucie humoru. I też udźwignięcie presji, że wiesz, jest cisza już. Dobra, długo. Czyli, ale jeszcze o tym gościu z koczkiem, wiesz, bo chciałem wrócić. Ale to nie jest dobra moda, Rafał, tak szczerze. No, słuchaj, no. Powiem ci tak, mnie nigdy nie zobaczysz w takiej fryzurze, chyba że jako, chyba, że jako postać. No czyli filmie. Nie, no my przystojni, atrakcyjni mówimy innym, nie noście. Nie noście, no. Zrobicie sobie dobrze, jakkolwiek to brzmi. Tak, ale to akurat ten piękny żart z tym koczkiem. Ja mam też jakieś takie obserwacje koczkowe, no. Ale to jest poddawanie się modzie, nie? Jakby niezależnie jak wyglądam, czy mi to pasuje, czy nie, wszyscy robią żrzt i cebulę. I ja też chcę, no. Słuchajcie Radia Z, Rafał Paczek jest moim gościem i siła muzyki Radia Z. Na wieść o tym, Rafał, że będziesz, wyszliśmy z mikrofonami do społeczeństwa i o to pytania od społeczeństwa. Proszę bardzo, zwarte, krótkie odpowiedzi. Uwaga, pierwsza osoba. Jak by wyglądał Escape Room z twojego koszmaru? Po pierwsze, mój drogi, popracuj nad dykcją, tak? Bo nie wiem, czy jak wyglądał, natomiast... I Escape Room. Bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Ogólnie Escape Room to dla mnie zawsze był koszmar. Jak nawet był normalny, to dla mnie był koszmar, ponieważ ja zawsze jeżdżąc z Kacprem Rucińskim i z Lotkiem w projekcie Bank, oni zawsze szukali sposobu na spędzanie czasu przed występem od rana, przed obiadem i oni byli fanami Escape Roomów i ciągali mnie do tych Escape Roomów, gdzie ja się kompletnie nie bawiłem dobrze. Ja się bałem, wiesz, zawsze wybierali jakieś horrory, gdzie szuflady same nagle ruszały, albo jakaś postać za mną stała, to był animator wynajęty. Także każdy escape room to dla mnie koszmar, odpowiadając na pytanie. Proszę bardzo. Przy czym się relaksujesz? Chyba przy kim? Nie, żartuję. Przy czym się relaksuję? No, powiem tak. Może sol i białe wino, lampka białego wina i fajna muzyka w domu. Proszę dalej. Na co jeszcze cię nie stać? Na szczerość. Na co mnie jeszcze nie stać? Na helikopter mnie nie stać i na jacht motorowy. Słyszałem, że Zbigniew Niemczycki, jak wiesz, przylatuje helikopterem do swojego hotelu i jak odlatuje, to się wita i żegna. Tak staje przed hotelem, ludzie siedzą tam w biuracie, a on robi coś takiego. Żartujesz. Helikopterem. Zajebisty gość. Stary, wyobraź sobie, chciałbyś tak? No pewnie. Że wiesz, na przykład... mu odpalał. Nie, i wiesz, że Piotrkowska, ty lądujesz, to jest wiesz, to. I robisz tak do ludzi. Tak, robię sobie ostatnie zdjęcia, wchodzę w sklepie mojej i mówię, słuchajcie, dzięki, że byliście, muszę lecieć, bo helikopter, wiecie? I wiesz, ludzie się słaniają, riksze się przesuwają. Nie, i tak wiesz, piwa spadają, wiesz, bo tak, pęty... ale ludzie i tak mi wybaczają, mnie wybaczają, nie szkodzi. To piana z piwa, tak. Wiesz, że to... Proszę, kolejne pytanie. Kiedy ostatni raz wspinałeś się na drzewo? Wczoraj wieczorem, jak podglądałem własną dziewczynę. Nie, kiedy ja się ostatnio wspinałem na drzewo? Nie pamiętam. A kiedyś się wspinałeś na drzewa? Kiedyś na pewno się wspinałem. Nie. Kiedyś się na pewno wspinałem, ale kiedy, to nie pamiętam. A nie byłeś takim dzieciakiem, że miał swoje jakieś drzewo i bazę na tym drzewie? Nie. Ja miałem raczej trzepak, wiesz, Łódź. No tak, bo miałem swój trzepak. No, każdy miał trzepak, dokładnie. Tak, bo drzewa były... Drzewa w Łodzi to luksus, wiesz, trzeba było iść do parku. Albo i tam już jakieś dzieci pojechać do łazienek do Warszawy. No, znowu ktoś jest, cholera. Kolejne pytanie, proszę. Gdybyś nie musiał w ogóle spać, na co poświęciłbyś ten dodatkowy czas? Na odpoczynek, bo mam zawsze mało czasu, ciągle mam za mało czasu i na relaks, i na podróże, i na spotkania z przyjaciółmi, bo też nie ma czasu na to. Proszę. Co najfajniejszego w życiu znalazłeś? Co najfajniejszego znalazłem? Portfel kiedyś znalazłem. No, naprawdę? Prawdziwy portfel pełen kasy, jako dziecko znalazłem. No i co pamiętam, że było wygrawerowane na nim takie wybite TP, Telekomunikacja Polska.
pamiętam tutaj. Albo dzisiaj. Może Tadeusz Pomian, albo Pomianowski. Ale pamiętam, albo Ferdynand Lipski. co to jest FP? Tak, to portfel. No fajna rzecz, no. No dobrze, ale co z nim zrobiłeś? No, kasę mama mi dała, prezerwatywy, które w nim były, wyrzuciła przy mnie. Nowe, żeby nie było. Ale to co, przecież żeby dokumenty trzeba było odnieść, Rafał. Ale zapakowała to w kopertę i wysłała tam gdzieś. No, a kasę ja wziąłem. No, nie powinna tak zrobić, nie powinna cały odebrać. Trudno. Mama teraz szybko ścisza radio. Ja ci nie odpowiem, nie mów tego. Rafał! Nie mów tego. Dobra, znajdźmy tego gościa, oddaję mu te 200 euro. A Krzymena wtedy sobie. No ale wiesz, jak się okazuje, że tak zbudowałeś swoją potęgę i od tego się zaczęło, wiesz, od tych 200 złotych. Tak, tak. To wtedy kupiłem buty do stand-upu. Trzeba mieć dobre buty do stand-upu. Proszę dalej. Byłeś zamrożony przez 100 lat, wybudzają cię. Jakie jest twoje pierwsze pytanie? Ta cisza to oznacza, że... Ja buduję napięcie. Ale długo, to mi się podoba. Jakie jest moje pierwsze pytanie? Gdzie jest mój samochód prawdopodobnie? Z czapy. Albo coś do jedzenia, coś do picia, nie wiem. Nie wiem, w jakiej się, wiesz, nie sprecyzował, nie wiem, w jakiej teraźniejszości się budzę, nie? Czy to jest plus 100 lat, czy to jest teraz się budzę. Bo jakby było plus 100 lat, to pewnie bym zapytał, wiesz, czemu faceci już nie mają sutków? Bo były im niepotrzebne, no nie wiem. Okazało się. A tu ciągle skoczkami, wiesz. Tak. A tu sami faceci skoczkami chodzą. Dobra, proszę bardzo, dalej. Czy każdy kij ma dwa końce? Każdy. Nawet baseballowy. Ale nie każdy ma marchewkę na końcu. To jest smutna puenta. Rafał, patrzę się z moim gościem. Słuchaj, chciałem teraz o książce. Dobrze. Dlaczego książka tytuł Grube Wióry, pan literat? Jest. Nie dość tego, że tu sukces, tam sukces, jeszcze chcę Nobla dostać. Jeszcze chcę Pulitzera. Jeszcze Pulitzera. I jeszcze na pole Tokarczukowej wchodzi. Śledzę ją, też chcę jechać. Dlaczego, bo od razu wstępie krytykujesz wywiad Rzeka, akurat ja mam za sobą wywiad Rzeka, także ci bardzo dziękuję. Właśnie wiedziałem, że w kogoś spotka na swojej drodze, kto będzie miał to ja, czemu co? Po co? Powiedzieć właśnie, że nie wywiad Rzeka, nie jakieś wspominkowe historie, tylko naprawdę normalna powieść. Tak. I odradzana mi, to piszę też we wstępie, jakby reprezentanci i ludzie, którzy spotykali się ze mną z wydawnictw, mówili wprost, że to się nie uda, bo to się nie sprzedaje i to się w połowie poddam, bo to jest za dużo pracy. Natomiast nie miałem pomysł na historię i nie wiedziałem, czy to będzie scenariusz, czy to będzie powieść. I powstały Grube Wióry, gdzie miałem na nie pomysł już ze 2 lata temu. Nadarzyła się pandemia, gdzie mnie zamknęli w domu i powstała książka, no bo szybciej jest napisać książkę. Czyli teraz pandemię ją dokończyłeś, tak? Ja ją napisałem w miesiąc i pierwsze 2 tygodnie, gdzie nie mogłem wychodzić z domu, to pisałem tak po 12 godzin dziennie i potem ją kończyłem tak, wiesz, występów nie było, były zawieszone, więc skupiłem się na tym. To wtedy, kiedy ja nie robiłem nic i cały czas myślałem, kurde, ci wszyscy komicy, dziennikarze, oni coś teraz robią i potem to już będą mieli w księgarniach we wrześniu. No. A ty brałeś w Play. Nie, ja wpadłem w Netflix. To okay. Są wszyscy, wiesz, no. Okay. No to nie, rozrywka tych skoczkami. Ja wiesz, trochę ADHD mam i wiesz, miałem takie, co to zrobić? Ale ja też mam i cały czas myślałem, kurde, jestem pewien, że oni siedzą, wymyślają. No napisz cienkie wióry i wiesz, no dobra, ale grube wióry, bo grube wiór to ty jesteś gruby wiór, to jest twoja taka... To jest taka trochę pseudonim artystyczny, a trochę to słowo powstało właśnie w czasach, kiedy jeszcze pracowałem jako handlowiec. Mój serdeczny kolega Wojciech Kamma, pozdrawiam gorąco, który był moim przełożonym, tak mi kiedyś rzucił to i tak to poszło, te grube wióry i weszło w ucho ludziom i powtarzają. Co ciekawe, słowo flep, które jest bardzo... Wymyśliłem słowo flep. No właśnie, to jest takie skrzyżowanie trochę ofermy życiowej i jeszcze nie będę wulgaryzmów używał. I przesyła mi ostatnio mój kolega filmik, gdzie Cielecka mówi w serialu jako postać, że jakiś komisarz jakiś tam okazał się flepem. I ja mam takie... Win to win, jest. Wchodzimy w kanon, dobra. To miłe, tak. Powiedz mi sobie, no dobrze, powiedz, i co mówią ci, nie, bo się nie sprzeda, bo jak ty, to oznacza, że musi się coś sprzedawać i że musi być wesołe, śmieszne. Byłoby najprościej pewnie, nie? No właśnie, no. Byłoby najprościej, żeby tam była moja twarz i była robiła
Wiesz, poradnik Polaka, Rafał Patrzeć, i by się sprzedało pewnie 300 tysięcy i wszyscy byliby happy oprócz mnie. A ja chciałem opowiedzieć historię i opowiedziałem ją i jestem zadowolony. I Oskar Damiencki tak się nazywa bohater, tak? I Wiktor Król. No, dlaczego? Bo w ogóle tak, pytanie mam od Mateusza Damięckiego. Dlaczego Damiencki? Właśnie chciałem, żeby odezwał się do mnie Mateusz. Po prostu z palca kompletnie, jak to się mówi, just like that, po prostu zrobiłem, niech będzie Damiencki. I Mateusz, jeżeli mnie słyszysz, chciałbym, żebyś zagrał w ekranizacji. Ja wiem, ty już się do tego, już sobie wyobrażasz tam Netflix, kolejny sezon. Ale wielki będzie, już dostałem sygnał, że będzie film. Tak? No, także... Ale od kogo dostałeś? Od wydawnictwa, którzy oni mają w umowie też prawo do ekranizacji. Okej, dobrze. I mówią, że... Ale rozmawiają, czy ktoś jest zainteresowany? I mówią, Rafał, kiedy napiszesz treatment scenariusza, bo odpalamy to, że trzeba robić film. Więc super. I rozumiem, czy już Damiencki, wiadomo, że... Damiencki, ty w pierwszym rzędzie, wiesz, premiera, żółwik. Okej, dobrze, i ja wtedy koczek zakręcę, wiesz co chodzi, ty że... prowadzisz przy... wtedy premierę w koczku i to już jakby wszystko jest... Słuchaj, no dobrze, ale teraz tak serio, dobrze. Na ile możemy otrzymać poważną książkę, a na ile nie? I co byś o niej powiedział, żeby zachęcić, wiesz? To jest książka... Jest to tragikomedia i chciałem, żeby to była tragikomedia. Bo ja zacząłem czytać, jestem tam daleko i ona jest, ma w sobie goryczy, w sumie tam jest taka mieszanina. Ja chciałem, żeby można było popłakać się ze śmiechu na tej książce, czytając tę książkę i ze wzruszenia takiego prawdziwego, i myślę, że mi się to udało po pierwszych feedbackach, jakie dostałem, że jest super, a w pewnym momencie jest taki dół, że ciężko jest to doczytać, i bardzo się cieszę, że udała się takie, wiesz, ciężko jest tak wyważyć, żeby coś było, żeby to nie była farsa, tylko żeby to była rzeczywiście fajna komedia i wzruszająca też historia o czymś i coś niosła ze sobą, no. Co, tak jak piszę też w występie na scenie, nie zawsze mi się udaje, no bo to musi być szybko, wiesz, to jest arena, a nie jakieś tam, wiesz, opowiadanie historii, które trwają 3 kwadranse wczytów do jakiegoś tam przekazania jakiejś wartości żartem. Książka jest cierpliwa i czytelnik może sobie do niej wrócić i poczytać na spokojnie w domu i coś za pomocą Oskara właśnie i Wiktora, mam nadzieję, opowiedziałem. A masz już jakiś tam tak zwany feedback, czyli stopę zwrotu, czy jak to się mówi, że przetłumaczy od ludzi, którzy czytali, jakie są, co mówią? No właśnie jesteśmy na etapie wszyscy tak tego zbierania, zacząłem. Zaciekawiają, wiesz, dzięki Rafał za książkę, już mi się nie buja stół teraz, fajna. Wiesz co, bo ja miałem śmieszną, że to ci od razu powiem szczerze, że jak zacząłem czytać, to cały czas szukam takich momentów, które są jakby odbiciem tego, co potrafisz, czyli stand-upu, i wiesz, i nawet staram się właśnie wyszukiwać złośliwie, gdzie są, teraz wyjdzie, że złośliwie, ale no nie, sam to powiedziałeś. Nie, miejsca, tu i wychodzi z niego komik, i tu wychodzi z niego komik, okay. Wiesz o co chodzi, ale nie ma takich dużo. No starałem się, żeby to nie był, wiesz, stand-up, bo na stand-up pożyczyć, no właśnie, ja podaję żart, a to jest jednak słowo pisane, trudne, no bo wiesz, każdy inaczej sobie tam czyta w myślach, więc zobaczymy, myślę, że za jakieś 2 miesiące będziemy wiedzieli, czy to jest sukces, czy nie. No. A myślę, że może być spoko. No. Dobra, czyli książka Grube Wióry, ale nie jest takim bardzo grubym wiórem, bo jest takim... Jest takim, wiesz co, 400 tysięcy znaków było założenie i prawie jest chyba 400 tysięcy znaków. Więc... Czy 300 tysięcy, 900, coś... No, coś takiego, no jakby, wiesz, powiedzieli mi, słuchaj, Rafał, nie jesteśmy matematykami, jak... Bo mogę dosyć dopisać, la, żeby coś tam nucił bohater. Rafał Patrzeć, literat i siła muzyki w Radiu Z. Co dalej? Co dalej? Bo tak, jest szeroko, bo tu linia ciuchów, tak? Czy jest. Jest linia piwa. Linia piwa jest. Jest knajpa komediowa. Też sukces, patrz. Komediowa. I podajesz tam coś poważnego, czy tak zwane śmieszne potrawy? Słuchaj, podaję bardzo dobre jedzenie. Mam świetnego szefa kuchni, Damiana Marchlewicza, który wygrał program Hell's Kitchen. Gotuje świetnie, ja nazywam śmiesznie potrawy i biznes się kręci. Ludzie przyjeżdżają nawet z Warszawy. Ale obcinacie koczki na wejściu. Od razu, stoi pani z maszynką. Wiesz, bo był taki chyba w Zakopanem taki kucharz, taka knajpa u Zbuja czy coś, że obcinali krawaty, wiesz, facetom. Tam były, ludzie się obrażali czy coś, wiesz, on podchodził i obcinał krawat, wiesz, że nie można, fajne. Że tu na luzie. I tam wiem, że były jakieś nawet, wiesz, że ktoś, awantura, afera, ktoś milicję, krawat, policję wzywał, bo krawat, tak. Czyli rozumiem, że tramwaj, powiedz mi, a nie boisz
boisz się tego takiego efektu, że za dużo, że zbyt zachłanie, za... Wiesz co, nie boję się, ponieważ też bardzo dużo propozycji odrzucam i jakbym brał wszystko, co mi proponują, to pewnie już by było za dużo, bo już by były reklamy, dużo tych reklam i staram się tak dozować i rzeczywiście, jeżeli robię na przykład linię ciuchów, to nie jest linia ciuchów, gdzie ja, wiesz, chodzę wszędzie i ubieram wszystkich w swoje bluzy czy koszulki, tylko to sobie jest. Ale jesteś w swoim ciuchu teraz? Nie, absolutnie. Nie. Właśnie to jest... A to patrzeć sobie... będzie zły, wiesz o tym, no. Będzie zły? No będzie zły na maksa, tak. Że Rafał nie chodzi w jego tym, no. To go zwolni najwyżej. A też tak się śmieję jeszcze, właśnie moja rodzina często mówi, czy Rafał dostanie od swojego szefa wolne na weekend, żebyśmy się spotkali? Ja mówię, no nie wiem, zobaczymy, czy się wyrobi. Natomiast odpowiadając na swoje pytanie, no nie, staram się, żeby nie było tego za dużo. Po prostu, mówiąc w skrócie, jest sobie sklepik, gdzie może sobie mój fan kupić i mój fan sobie kupuje, a wiesz, nie robię billboardów z ciuchami. No i tak najpa to sukces? No i według mnie bardzo duży sukces. Jeżeli patrzymy na konkurencję, inne restauracje i to, jaką mamy frekwencję, bardzo fajnie, wiesz, jak ludzie przyjeżdżają. A wszyscy mówili, jak ja lata temu chciałem wykorzystać, nie żebym znowu był zły, że tobie się udało, ale mi mówili, nie zakładaj żadnych najpierw, będziesz miał kłopot, będą ciebie okradać, coś tam. Myślisz, i jak się mówili? Na tym nie znasz, to się nie pchaj, no robiłeś mi kiedyś... Mówili dokładnie to samo. No i? Dokładnie to samo mówili. Rafał, po co ci to? Ludzie cię będą, wiesz, złośliwi będą ci, wiesz, psocić, że jest źle, nawet jak będzie dobrze. Ludzie cię będą okradać. Co? Gastronomia, no i wiesz. Nie wchodź w to, ale, tak. Ale ludzie, którzy mieli knajpy, mi to mówili. Mi też, oczywiście. Ale wiesz co, jak zaczniesz słuchać ludzi tak naprawdę we wszystkim, to i nie będziesz myślał jakoś po swojemu, to nigdzie nie dotrzesz, bo zawsze są doradcy i potem jak się wsłuchiwałem właśnie w dalsze wypowiedzi tych ludzi, którzy mówili, z człowieku miałem knajpę i to padło, i potem chwilę słuchałem, jak te knajpy prowadzili, to miałem takie, no dobra, to nie dziwię się, że to padło, bo jak ktoś jest nastawiony 100% tylko na zysk i ma, wiesz, gdzieś co daje ludziom, jak daje i kto to robi i na wszystkim by chciał oszczędzać, no to nic dziwnego, że ten biznes, wiesz, pada, nie? No tak, sobie. Dobra, posłuchaj, bo tak, stand-up wyparł trochę kabaret. Co wyprze stand-up według ciebie? Zabawmy kabaret. Zatoczymy koło. Nagle, wiesz. Będzie zapętlone w telewizjach wszędzie stand-uperzy i wszyscy, zobaczcie, teraz jest kabaret, super. Nie, wiesz co, a co wyparło hip-hop czy rap? No, pojawił się, zobacz jaka jest analogia, przyszedł ze Stanów, pojawił się i najlepsze, wiesz, frekwencje sprzedaży płyt są teraz na rynku hip-hopowym i raperskim. Zresztą w Polsce Disco Polo. Pamiętasz ten taki moment, kiedy wieszono w ogóle koniec Disco Polo, przestało się, bo nagle po prostu... Myślę, że stand-up ten rynek będzie. Cały czas był, że w będzie. W Stanach jest od lat i jest nadal. No i... słuchaj, a jeżeli czujesz oddech młodych, no bo to, wiesz, ja już też cię pytam jako tego młodego, który trochę wyparł takich jak ja, prawda, czyli jakichś takich właśnie... Wyparł to brzydkie słowo. No może nie, no ale w pewnym sensie nastąpi jakaś taka zmiana warty i od razu było, wiesz, jak się YouTube pojawił, było wiadomo, że tak będzie, prawda, że będzie jakaś kara. To jak myślisz, czy już widzisz jakichś takich, nie wiem, następców, czy jakiś nurt, rynek, czegoś takiego, co się tworzy, co może z kolei wam kiedyś powiedzieć, słuchajcie, to wy jesteście mainstreamem. No wiesz, jest całe środowisko stand-uperów takich, powiedziałbym, niszowych, nie wiem, czy to brzydko nie zabrzmi, ale ludzie, którzy grają na mniejszych scenach i na pewno wypłynie spośród nich jakiś jeden czy dwóch. Chodzisz, obserwujesz to nie na mam przykład? Czasu, nie? Wiesz, ale w internecie oglądam i widzę po sprzedaży, jakie sale grają niektórzy, że zaczynają wychodzić, to jest taka kolejna fala, gdzie dwóch, trzech z całego nurtu znowu się przebija, tak jak było u nas i tak jak było przy tej pierwszej fali. Natomiast myślę, że stand-up jest i już będzie w Polsce, bo jest bardzo dużo fanów i odbiorców. I że będzie kiedyś rozrywki. Jakiś przyjdzie jakiś X, który zapełni Atlas albo może ten narodowy, który jest trochę plenerem, jak ustaliliśmy, jak otworzą dach. Tak. No myślę, że jakbyśmy się w dobrą ekipę zebrali, to moglibyśmy zapełnić już w jakimś takim mieszanym składzie. Czyli tak jakby trochę podsiadło i tak o Hemingway. No dokładnie, tak, no wiesz, pojedynkę tego nie zrobili, tam dobrali. Lotek czy tam tak, ktoś. No już? Dobralibyśmy, może, nie wiem, trzeba by, wiesz, już się zagłębić w matematykę, w analizy, ktoś by musiał to policzyć i pewnie tak, no. Ja pamiętam, jak wrzuciłem ostatnio testy materiału w Łodzi i sprawdziliśmy na bileterii, ile było... Co to znaczy testy materiału? To znaczy, piszesz sobie teraz 2 godziny, no i nie wyjdę teraz na spodek, nie? I nie zrobię, dobra, nie wiem, czy to działa. Po prostu testujesz najpierw materiał na małych salach po 100 osób. Okay. Jak już jest gotowy, to zaczynam sprzedawać duże sale wtedy. I do czego zmierzałem?
Dlaczego paczek nie że sprawdziliście, zrobiliście te testy i... A, i analityka powiedziała, że wejście w link biletów było 14 tysięcy wejść na testy. Czyli miałeś 14 tysięcy chętnych, żeby kupić bilet. No to jest Atlas Arena ponad, nie? I jedno nazwisko, więc myślę, że jakby to pomnożyć, wyliczyć, wiesz, medianę i te wszystkie wykresy porobić, to byśmy dostali. No ale mówisz, taki żart na scenę, on dolatuje tam, do, wiesz, no. po 5 sekundach, potem wraca śmiech w drugą stronę. Wiesz co, drugie ale, ale ludzie chcą zobaczyć na żywo, nie? I chcą tak. być częścią wydarzenia i to jest piękne, no. I myślę, że właśnie... Ale wiesz, że to jest tak jak z KSW, ja poszedłem na Narodowy i byłem 20 metrów, miałem odwalki i oglądałem ją na Telebimie. Bo już nie widziałem, wszyscy mi zasłaniali, wiesz, no jasne, chodzi. Oczywiście, jasne. Słuchaj, no... Ale uczestniczenie, to ja się liczy. Uczestniczenie, no i teraz odpowiedz sobie na pytanie, jak gram spodek sam, 10 tysięcy, ile razy bym musiał grać w Katowicach salę na 500 osób? No, musisz zamieszkać w Katowicach na miesiąc. Tak, to jest jakby, żeby no, zaspokoić tego widza, który chce to zobaczyć na żywo, no to musisz grać duże obiekty, no. I bardzo dobrze. I nam się należało i w potyłku ten mainstream walić po prostu. Słuchaj, dobra, Rafał, bardzo dziękuję za rozmowę, ja bardzo dziękuję za wywiad. I ja teraz, bo ja już mam, że ty masz nazwisko, które jednocześnie się wita i żegna. Wiesz o tym. Kurwa, mówisz żart, który... Ja już sobie wyobrażam. Idzie ze mną od podstawówki, pa. Ale, no ale nie mówisz, błagam się, no, ale daj mi być, chociaż no... No dobra, nie byłem z tobą w podstawówce, no. Znaczy byłeś na kasecie znowu, VHS, byłeś na kasecie VHS, i wtedy a teraz się spotykamy. Się zaczyna tutaj. Tak naprawdę starzenie, ktoś ci uświadamia, że jakby żart, który tobie się wydaje i go nosisz dla swojego gościa, że go tak. wymyśliłeś, że on już słyszy to od 20 albo 30 dokładnie, lat. Dokładnie. Dobra. Czyli ty mówisz pa, ja cześć, tak? I kończymy. Tak, no to już. Pa. Cześć. Rafał, pa, cześć, byś moim gościem. Był moim gościem. Program Nie Mam Pytań. Dziękuję bardzo. Dzięki.